Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Syndicate. To jest do... z tego... Potem mamy napad, znaczy napad na pociąg, bo chciałem wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Ale wiecie co, jeszcze tutaj jest takie fajne... takie fajne coś, o tu. No. Do zdobycia bym chciał to zdobyć, a jak to zdobyć? Cholera wie. No, no, no. Coś czuję, że to będzie trzeba zrobić z poziomu pociągu. No bo... no prawie. Prawie bym... a, wziąłem to. Bo wiecie co? To mi się jakoś tak po prostu pojawiło tutaj. Porwi powóz. Okej, spoko, ale to już robiliśmy. Chciałem w dzisiejszym odcinku napad na pociąg. Ale czemu ten pociąg mi... a, bo mi pojechał. Aha. Jest cholernie daleko, wiecie, i mi się tam... no, mi ucieka. Chciałem właśnie zrobić jeszcze ten napad na pociąg, no ale dobra. A jak nie, to po prostu jedziemy z koksem. Nie da się. Nara. Jezus, jak zwykle. Nie można się tu przecisnąć przez nic. Dobra, mamy to. Pomogli mi. Chciałem jeszcze ten pociąg wam pokazać, bo tak to wszystko... ogólnie, słuchajcie, no tam nic nie porobiłem poza nagraniem. Znaczy, może trochę porobiłem. Wiecie, co porobiłem? Na tej tutaj tamizie. Właśnie te rzeczy tutaj. I ona była wyczyszczona i w pewnym momencie znowu pojawiły się te znaczniki, więc podejrzewam, być może się mylę, ale no po prostu one się z czasem, te wszystkie rzeczy tutaj znowu pojawiają na nowo i że tak powiem, można znowu coś zdobyć, nie? Jakieś materiały i tak to chyba wygląda nieskończenie razy. Nie znikną po prostu nam te ikonki. Tutaj, jeżeli chodzi o te walki, ja też, słuchajcie, to próbowałem i... no i sobie tutaj 5 rund walczę, ale to nie znika. Za każdym razem po prostu można te materiały tutaj wygrywać i cały czas sobie tutaj walczyć i bić się o to, nie? Także, no, tak to wygląda. Tutaj bym chciał się... przeniosę się tutaj, słuchajcie, i nie wiem, G, co to jest? Czy to jest wątek główny? Jeżeli tak, to poprowadzimy. Jeśli chodzi o ten pociąg, napad na pociąg, to zróbmy to tak, że jak będzie gdzieś w pobliżu, to ja się szybciutko tym zajmę, żeby zobaczyć, co to takiego jest, żeby wam to pokazać. Bo tak to już chyba wszystko pokazywałem, jak wyglądają te porwania, te wszystkie różnego rodzaju. Jak nie statki, to jakieś wozy, jak nie wybuchy i inne takie tam. Więc zostawmy to. Poza nagraniem kupiłem chyba nowy jakiś ten, nową jakąś strzelbę, taką ładną jakąś, co ja tam jeszcze, strój, tutaj widzicie tą rękawicę chyba też, no tak starałem się, żeby coś było fajnego. Misje kompanów, okej. Gdzie to jest? Aha, tu. Przejdę tędy. Ja się. Naprawdę nie przejdę tędy. Ja pierdzielę. No nie przejdę, słuchajcie.
chciałem, ale nie mogę. Nie jest mi dane. Nie wiem, czy to w tym budynku? A, na tym dworcu to jest chyba. Gdzieś tam. Gdzieś tu było przed chwilką, pokazała mi się Ereczka, fajnie by było. Gdzie jesteś? A, tu jesteś. Co tam ciekawego masz dla mnie? Co macie? Na pociągu jesteśmy? You spoil me, Greeny. Templar numbers are dwindling, and I hate to admit it, but the rooks are thriving. Did you hear that, Evie? Thrive. Dlaczego jesteśmy w pociągu? Your time in London has been well spent. I am proud of you. Dziękuję. Dumny jest z nas. No troszkę, słuchajcie, porobiliśmy, jakby nie patrzeć. Rozumiem, że trzeba było po prostu z nim porozmawiać i tyle, tak? Okej. Okay. G nam się jeszcze gdzieś pokazało? D, C... Nie. Okej. Okay. D, to jest C. Co to było? Dickens. Dickens. Dickensie. Właśnie tu. Czy Dickens miał... To był ten taki, co te takie paranormalne rzeczy? Bo to mi się akurat fajnie podobało, takie detektywistyczne to było. Czy to jest ten taki, co się zakochał w Evie? Widać ewidentnie. Nie no, Dickens to nie. To dziadki stare. Kabel. Pokaż mi tego Dickensa. Na wprost. A ci się przejdziemy. Piękny ten plac. Strasznie mi się to wszystko tu podoba. Naprawdę. Ja sobie tak poza nagraniem tutaj. Skąd ty się pojawiłeś? Nie, jak grałem, to tak się wiecie. Strasznie tym tutaj jarałem, że tak powiem. Ładnie zrobione. Naprawdę ładna część. Już nie wspomnę o tamtych, które jeszcze nas czekają, ale no... Ten Londyn w tym czasie strasznie mi się podoba. Świetny pomysł. Aha, ty jesteś w środku. Klub duchów. A, duchy, dobra, swoje. Bada okoliczności, w wyniku których odmieniony asasyn trafia do aresztu. Czyli... I remember what the other victims remember. A silver watch, a sound of a bell and a sort of shadow. A glint of silver and a tolling bell. I must say, you look... Znowu się dzieje coś złego z nami. Yes. I am so very, very tired. Tak, bo on nas tutaj... Now you're going to do a little job of work for me, aren't you? Now I'm going to do a little job of work for you. No. You've cost me a bit of money, mate. So I think it's only fair that you replenish my coffers with donations from the good people of London. You will steal money for me, won't you? Yes, I will steal money for you. Naprawdę? Mhm. Jestem otumaniony, słuchajcie. Otumaniony jestem.
Ciekawie to wygląda, ale nie chcę tego robić, no niestety. Nam tutaj ewidentnie każą. Okraść bidną kobitkę. Na czym polega okradnij? Jedną mamy. Jezu, śmiesznie mi się gra. W sensie wiecie, o co chodzi. Tak jakoś tak się to wszystko rozpływa. Dobra. Bogaci mieszkańcy. A tam niewiele tego ukradłem. Tak trafiliśmy do więzienia. O, czekajcie. No przy okazji, jak już jestem, to zabiorę. Bo potem zapomnę, nie? Good. Very good. Now, we can't have criminals like you roaming the streets. You will surrender to the police, won't you? Tak nas zrobił. Yes. I will surrender to the police. Kurde. Oh, and when you do, you're going to do a silly little dance for them. No nic, trzeba go, słuchajcie, chyba złapać tego kolesia z tym. You gave me a terrible fright, muttering about a man named Ezio. Ezio. O, fajna wzmianka. Enzio Capelli. Not a demon, but a hypnotist. A Enzio, a Ezio. Okay. And he's not even Italian. Myślałem, że jakaś zmianka. I suspected hypnotism from the very start. You must find the villain. Dobra. Tak też zrobię. Daleko, słuchajcie, ale no zrobię to. Zrobię to. No musimy go odnaleźć, nie ma co. I tutaj zemścić się troszkę, czy nie? Chodź za mną. Jakieś strzeżone tutaj miejscówka strzeżona. Może tu jakoś się dostać do środka? Można. Porwi. Zauważył nas ktoś? Kurde, znowu nas zostałem. Musisz patrzeć na ten zegarek. Noż kurde, no. Serio? Aha, cel nie żyje. Ale to ja nic nie zrobiłem. Zabili mnie. Może lepiej zrobić to samemu, bez mojej ekipy.
Zabili go centralnie. Dobra, jeszcze raz. Ja muszę go po prostu porwać. I zrobić to po cichutku, no, jak na asasyna przystało. Gdzie? Gdzie tu jest pozytywka? Wiecie, takie rzeczy się czasem dzieją. Wiecie, że jak mi coś tutaj gdzieś ładuje, to mi pokazuje... Zrobiłem, nie tak chciałem, no ale dobra. Że gdzieś tam słyszę po prostu tą, wiecie, tą pozytywkę. Ciekawe to jest w sumie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja tu wejdę teraz. Nie, bo on mnie znowu, ten... Ja muszę to zrobić po cichutku. To jest fajne, ale... Muszę się to trochę tutaj pomyśleć, jak to zrobić. A bo to jest też z tej strony. Tylko, że jak ja tu wejdę... Kurde, dwie osoby tu idą. Mogłaby tu przyjść. Tamten też chyba pójdzie, nie? Idzie? Idzie. Idziesz? Kurde! Popieprzyło mi się klawisze. Frog by trafił, zaraz go normalnie rozpieprzę. Normalnie bym go chciał zabić. Boże, jak ja bym chciał go zabić. Ale wiecie co? Mam wrażenie, że jest troszkę mniej tych ludzików tutaj. Więc to mnie cieszy, że on tam został w sumie... No ale czemu nie chcesz zejść z tego? Nie rozumiem, jaki masz problem. Ta znowu tu włazi. Boże, serio? Po co mi tu włazisz? Jak to zrobić, żeby on... A już go miałem. Yes, I am very much mistaken. Dobra, niech mu będzie, niech mu będzie. Ten dalej tam czaruje, widzicie na górze?
are very much mistaken. Aren't you my child? Yes, I am very much mistaken. Oh, wait. No, I'm not. Nareszcie. No właśnie, zamknij ryj, bo... Też tak myślę. Zamknij. Szlak by cię trafił. Wypieprzaj mi stąd, bo mnie kuźwica weźmie za nas. Przestań pieprzyć. Dobra, jeszcze raz. No bo go zabiłem. Bo go po prostu zabiłem go. Zabiję go jeszcze raz, jak mnie zaraz nie wkurzy. Tyle razy to powtarzasz, to jest jakaś padocha. Zrobię tak. O tu. To jest to? Nie, jeszcze. Już nie ma znaczenia w sumie, ale... Słuchajcie, bo ja muszę tych policjantów tutaj, żeby oni poszli sobie. Aha. Wykończyli mi go, okej. Okay. Muszę, bo... no bo muszę. Tak. Time to confess and free the people under your silly spell.
tamto. Słuchajcie, nie było to proste, ze względu na to, że no, nie chciałbym zaskoczyć po prostu jego ogłuszenie, nie? Znaczy porwanie jego może tak. No ale dobra, mamy to. Co ja tutaj mam jeszcze? Tu się pojawił. Darwin znowu. A to? I Dickens się pojawił. Darwin i Dickens. Darwin i Dickens. Ja się tutaj gdzieś pojawię zaraz. Wykaż się uprzejmością i przynieś panu Darwinowi gazetę. Serio. Today's papers carry a rebuttal of Mr. Owen's slanderous and ignorant remarks about my work. However, I'm feeling quite like a fossil today. Would you be a dear and get me a copy of the newspaper? Naprawdę, gazetkę mam ci przynieść. Możesz sobie sam. Hey, you! Już wiem, o co chodzi. Powal napastnika. On szybko biegnie, więc pewnie czeka na mnie jakaś pułapka. Możecie mi powiedzieć, bo nie rozumiem. Co się go do niego zbliży, to on coraz szybciej biegnie, nie? Co się dzieje? Dziwne to było, słuchajcie. Serio. Coś tu się dzieje dziwnego. Tak jakby chcieli mnie po prostu zatrzymać. Dziwne te ludki się zachowują tutaj. Wam powiem. O, wszyscy biegną. Zaczyna się jakiś dziwny popłoch. Przeszkadzają mi. Pociąg. No właśnie. I co teraz? Na szczęście ci życie uratowałem, frajerze. No raczej. Yes. Now here's a question for you. Why would you attack a newsboy? A man paid me and my mates to force newsboys to display this leaflet. Yeah, take the bloody thing and leave me alone. This spells trouble for Mr. Darwin. Karykaturę z niego zrobili. Okej. Teorie Darwina. Wszyscy się śmiali z tego. A jak wy myślicie? Prawda to czy nie? Ja myślę, że tak. Ewolucja i te sprawy. Ale to takie moje. Moje zdanie. Dobra, tutaj mamy C. A Darwin się jeszcze gdzieś pojawił? Pojawił się. To chodźmy do niego. Ciekawe, czy to się kiedyś kończy. Te takie, słuchajcie, te wszystkie poboczne takie. Nie wiem. Gdzie ja jestem? Daleko jestem? Tam.
może mi dlatego ta postać dzisiaj dziwnie chodzi, bo ma myszkę, wiecie, bezprzewodową i chyba będzie trzeba ją naładować. Coś nie tak. Super. Muszę tak, bo przecież będzie to trwało wieczność. Wejdę tu do środka, czy nie? Chciałbym. Może tu? Nie ma, on jest w środku? Tak. Gdzie jesteś? Tutaj. Okrutna karykatura. Co, chcesz się zemścić? A jest to. Wyśledź źródło negatywnej propagandy wymierzonej w Darwina. Are not apes. If the circumstances were not so grave, I'd compliment the artist on the wonderful caricature. They are fools if they believe they can stop progress by printing leaflets and killing newsboys. We must find out who is behind this propaganda before no dobra. Innocents are harmed. Będziemy musieli tutaj wyczaić. I nie, to nie chciałem tego. Idziemy dalej. Jezu, nie. Chciałem tego. Nie chciałem tego. Boże. Serio. No. Dobra, jeszcze takie dwa plakaty. Ale coś czuję, że one nie będą takie, wiecie, łatwo dostępne, tak jak tu, w tym przypadku, nie? Nie ma nikogo, serio? No to gdzie to jest? Gdzieś w tym domu? Pytajcie, co to było, na co, po co. Po prostu to takie coś było fajne. Nie pytajcie. Po prostu. Nie pytajcie. O, mam plakat. Okej. Ale tu jest jeszcze jakaś osoba chyba do wyeliminowania, czy nie? Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Tu można było niezłą zadymkę zrobić, widzę. Pełno tych plakatów tutaj jest, więc nie wiem, czy to w ogóle da, że my tylko jeden plakat zedrzemy. Bez sensu. Ale dobra. O, ci też przecież tutaj. Co to za plakaty? Ten chyba będzie najtrudniejszy. Myślałem, że zginę, rzucając, słuchajcie, tą bombę.
O. Aha. Dobra. O Jezu, aż tak? Ja to nie umiem jeździć chyba, wiecie. Jeszcze ostatnio miałem bardzo ochotę na właśnie jakąś grę, gdzie można pojeździć. Która jest tylko stricte związana z jazdą autkami jakimiś. Więc też coś pewnie nagram. Ale ja tak gadam, ale już nie może być. Znaczy ostatni plakat jest na wozie. Na wozie, pod wozem. Co tam jeszcze mamy? Oi! What are you doing over there? Ja? Co to tam jest? Powal go. Szlak wytrafił. A skąd on się wziął? No, myszka mi ledwo zipie, słuchajcie. Będziemy kończyć pomału. Muszę ją naładować, bo... Czy mogę zmienić na tą taką klikającą, ale nie lubię, bo słychać później klik, klik, klik. Aha, tu jesteś gdzieś. Nie, słuchajcie, muszę na chwileczkę zmienić. Przepraszam was, ale... A bo on mi dalej ucieka. Widzieliście to? Plakaciarza. Plakaciarz. No tu. Będzie słychać klikanie. Przepraszam was, ale... Tam już ledwo zipie. To i tak dobrze, że mogę w trakcie zmienić. Co ty robisz, chłopie? Jakie dziwne te, nie? Zapierdziele jak... No nie, spieprzył mi na... Dobrze zrobiłeś. Jezus Maria. Znajdź drukarnię. Niesamowite, nie? Aha, on spadł. I co? I tak się rozkraczył? Ja pierdzielę. Czujecie? Ręce opadają. Mhm. Okej, no to znajdźmy tą drukarnię. Zrobimy porządek z nią. W sumie to możesz normalnie już tu wstać. Sabotation. A jak się robi sabotation? Po prostu mam tu przynieść coś, tak? Chodź tutaj, daj mi to.
Ja nie wiem, jak to zrobiłem, ale się udało. Dotrzyj do wyjścia z kanału. A czemu ominąłeś mi tą drabinę? Możesz mi powiedzieć? Nie, co to było teraz? Dobra, jak nie chcesz wchodzić po drabinie, to idziesz tak o. Teraz bym chciał wyjść. Gdzie on zginął, nie? Patrzcie, nie ma go. Sprzątnęli już to. No, udało się. Zniszcz wszystkie prasy drukarskie jednocześnie. Aha, czyli można było w ten sposób to zrobić. No można było, ale nie będę się tak pytał. Darwin, gdzie jesteś? Tu jesteś. Daleko znowu. Słuchajcie, ja będę kończyć. Darwina tutaj mamy i jeszcze Dickensa. Darwin i Dickens. Będziemy sobie robić jeszcze w następnym odcinku. Jeżeli chodzi o porwanie tego pociągu, no to ja nie wiem, to tutaj jest. Może jeszcze pokażę jakoś. Może sobie coś porobię tutaj jeszcze i wiecie, jeszcze jakieś pieniążki, żeby coś pokupować tutaj. W każdym razie na razie robimy Dickensa i tego Darwina. A później pójdziemy sobie już tutaj głównym wątkiem. I wiecie, co jeszcze chciałem wam pokazać? Aha, bo tutaj jeszcze na tym pociągu jest taka kobieta, która nam też zlecenie daje, wiecie, jakieś takie różne, więc też by przydałoby się z nią tutaj porozmawiać. Myśmy ją uratowali, ona tutaj na naszym pociągu sobie tutaj jeździ. Dziękuję wam za dzisiaj. Może w następnym odcinku pogramy sobie Eevee. I no i co? I do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.